Cześć kochani, na ostatnim filmiku pogadaliśmy troszkę na temat wysiewu pora, jego odmian i tak jak obiecałam, no przyszedł ten czas, że trzeba wysiać kolejne nasiona. Dzisiaj hurtowo staramy się już przygotowywać tą rozsadę, która się na naszych regałach powoli zaczyna coraz bardziej zagęszczać. Powiem wam, że pojawiły się pierwsze papryczki, ale jak pojawi się więcej tych rozsad, gdzieś więcej będziemy mieć tych wschodów, tych roślinek, które już pokazały swoje piękne zielone pędy z listeczkami, to postaram się wam nakręcić kolejny filmik, żebyście byli tak na bieżąco i widzieli, co my robimy w tym naszym ogrodzie i jak krok po kroku ta rozsada się rozwija. Na pewno nieraz się zdarzy, że będziemy mieli z nią jakieś problemy. Może niekoniecznie będzie ona taka ładna, krępa, jakbyśmy chcieli, może będzie wybujała, a może przyjdzie jakaś pleśń, inna zaraza bądź jakieś problemy właśnie czy z ziemią, czy z wilgotnością, czy z nasionami. Nawet poniekąd bym się cieszyła, gdyby takie sytuacje miały miejsce, ponieważ moglibyśmy to tak na żywo i bez jakiegoś opowiadania zbędnego, a tak praktycznie podchodząc do tego, jak się pewnych jakichś rzeczy, powiedzmy ziemiurek, czy właśnie pleśni na ziemi pozbyć. Więc jeśli będziemy mieć jakieś problemy techniczne, a pewnie takie wystąpią, bo nie było jeszcze sezonu, który byłby idealny od początku do samego końca, to będziemy sobie radzić z tym, co się będzie działo. Tak jak wam mówiłam, szukałam ostatnio bardzo, bardzo długo nasion, które za wszelką cenę chciałam mieć, bo miałam kiedyś odmianę właśnie bakłażana, bo tu mowa o bakłażanach. Taką zwykłą fioletową, miałam również odmianę cakoniki i one zostały już wysiane. Dzisiaj zobaczyłam pierwszą malusieńką sieweczkę, która już wystaje spod ziemi. Dzisiaj akurat byłam w centrum ogrodniczym za Bielskiem i udało mi się dostać oberżynę White Egg. Jest to jedna z moich ulubionych odmian. Ona smakuje dokładnie tak samo jak ta oberżyna standardowa. Nie różni się niczym poza kolorem. Natomiast mi bardzo się podoba, bo jak wiecie, oberżyna ma właśnie takie fioletowe kwiatuszki i piękne zielone liście. A dodatkowo fajnego kontrastu dodaje to białe warzywo, no bo de facto nie mamy jakiejś dużej ilości warzyw, które są białe, a rosną nad ziemią. No mamy pietruszka, ale one są pod ziemią. Mamy takie bardzo blado-kremowe ziemniaki, no ale one też są pod ziemią. Praktycznie wszystkie jakieś odmiany, które ja posiadam, warzyw, no żadne nie owocują na biało. Pomidor, który jest ten, powiedzmy, White Beauty, no on też jest kremowy, on nie jest biały. A te są faktycznie takie bielusieńkie, ślicznie wyglądają. Więc weźmiemy się dzisiaj na pewno za wysiew oberżyny. Ja osobiście oberżynę bardzo lubię, moja rodzina niekoniecznie. Natomiast jest to jedno z moich ulubionych warzyw razem z cukinią, więc zawsze staram się, żeby kilka tych sadzonek w moim ogrodzie się znalazło. Z tego względu, że no niestety oberżyna nie należy do najtańszych warzyw. I jak dobrze wiecie, taka oberżyna, no teraz byłam akurat dzisiaj w jednym z dyskontów, to widziałam, że oberżyna kosztuje 15-16 zł za kilogram. Troszkę wam poszeleszczę, bo jeszcze szukam drugich nasion. No i wysiejemy sobie również oczywiście dzisiaj cebulę. To jest ta cebula Globo, o której wam opowiadałam. Jeżeli nie hodowaliście nigdy tej cebuli, to ja wam ją z całego serca polecam. Jest bardzo dużo firm, które tą cebulę oferują. Ja miałam w zeszłym roku z Wegany. Niestety na razie nie dojechała jeszcze do sklepu ogrodniczego, w którym zawsze kupuję nasiona z tej firmy. Więc w tym roku zamówiłam sobie z Torafu, akurat z Allegro. Nie jest ona jakoś bardzo droga, tych nasion jest naprawdę sporo. My w tym roku nie będziemy hodować żadnej innej cebuli. Kiedyś sadziłam dymkę, sadziłam jakieś cebule, szalotki z cebulek i wysiewałam również i szalotkę, i właśnie jakieś czerwone cebulki, białe cebulki. Ale powiem wam, od kiedy pierwszy raz wysialiśmy globo, zostajemy przy tej cebuli. Ona jest późna, bardzo dobrze się przechowuje. Jest przepyszną, dużą cebulą. Ja was zachęcam do cofnięcia się do mojego filmiku, na którym zbieramy te cebule, bo one faktycznie były wielkości pięści. To były olbrzymie, olbrzymie cebule, które ze smakiem zjadamy do chwili obecnej. Także, kochani, przyjmujemy naszą standardową procedurę. Nasiona cebuli i oberżyny są stosunkowo duże, zaraz będę je wam pokazywała.
Przyznam szczerze, że jestem zdziwiona, że tamta oberżyna, bo ona już miała 3 lata, tamte nasionka, które wysiałam wcześniej. Więc bałam się, że mogą być schody bardzo kiepskie, ale widzę, że ona naprawdę fajnie zaczyna kiełkować. Ja nie sadzę tych krzaków, nie wiem, 30-40, sadzę ich około 10 dla siebie. Natomiast w tym roku jeszcze dołożę dwie rabaty typowo pod oberżynę, więc tam jeszcze spokojnie 6-10 sadzonek zmieszczę, może przedłużę troszkę tą rabatę. Chodzi o to, żeby każde warzywo miało odpowiedni odstęp od siebie, żeby one wzajemnie sobie nie ingerowały w dostęp do słońca, do zapylaczy, bo jeżeli zrobimy z tego taki ciasny busz, to będziemy hodować liście, a nie warzywa. Także kochani, standardowo moje pudełka, które są z dołu, jak widać, ponacinane, ja się jakoś z tym nie patyczkuję, biorę nóż albo czasem nożyczki, przez to genialnie odprowadza się woda i bardzo dobrze ta woda również tymi dziurkami jest pochłaniana. W końcu wykorzystałam całą tą ziemię, którą miałam z perlitem, więc teraz nie będę używała żadnego perlitu, nasiona są duże. Do pomidorów też nie będę używała perlitu, bo nie ma takiej potrzeby, one są naprawdę spore te nasionka. Gdzieś się tam staram albo faktycznie używać do tych roślin, które mają małe, drobne nasiona, albo faktycznie do roślin, gdzie mi ta ziemia pozostała na przykład z poprzednich siewów. Staram się właśnie zrobić w ten sposób, że tą ziemię wykorzystywać, bo nie lubię gdzieś tam marnować tego, co mam, więc staram się jak najbardziej oszczędzać i jak najbardziej maksymalnie wykorzystywać to, co mamy. Dzisiaj kupiłam znowu 5 pudełek pieczarek, bo będziemy wcinać, więc przynajmniej znowu będą pudełka do siania. Podlewamy standardowo ziemię z wierzchu, leciutko została ugnieciona. Starajcie się to lać stosunkowo z niedużej wysokości, z tego względu, że jeżeli będziecie robić to z dużej wysokości, po prostu porobicie sobie dziurki w tej ziemi. Ale nawet, gdyby sytuacja się zdarzyła, że tak jak u mnie, po prostu ta ziemia się w tym miejscu wymyła, nic się nie dzieje, dosypujemy ziemi, uklepujemy, dosypujemy ziemi, uklepujemy. I albo zostawiamy w tej formie, bo bez problemu ta wilgoć, którą ja teraz zapewniłam temu podłożu, ona przesiąknie, albo jeszcze raz delikatnie możecie tylko w tym miejscu sobie podlać. Jeżeli przelejecie taką doniczkę, nie ma problemu, jest po to ta dziurka z dołu zrobiona, żeby po prostu ten nadmiar wody odprowadzić. Pamiętajcie tylko, żeby nie zostawić sobie takiej doniczki w podstawce, w doniczce, nie wiem, w kuwecie, w czym wy tam sobie będziecie te, powiedzmy, foremki ustawiać, ponieważ ta wilgoć będzie cały czas przez tą ziemię pochłaniana, pochłaniana i naprawdę zrobicie sobie bajoro, a wydaje mi się, że lepiej byłoby po prostu sobie ogarnąć tak, żeby te rośliny miały komfortowe warunki, w których się mogą rozwijać. I no, żeby te plony nas zadawalały, a nie, że po prostu nabawimy się za chwilę jakichś problemów, albo nam to po prostu sieweczki zgniją, bo chyba nic bardziej nie cieszy. Jak widzimy, że te siewki rosną takie ładne, zdrowe, zieloniutkie, a później tak pięknie opierają się o słońce. Jak widzicie, jeszcze zobaczymy, nasionka nie są jakieś malusieńkie. Można by powiedzieć, tak śmiało mi się wydaje, że przypominają paprykę troszkę. Bez szaleństwa, jeżeli chodzi o ilość tych nasion. Ja sobie mniej więcej będę odliczała, ile tego sieję. Nie chcę mieć jakiegoś, no już oczywiście trzy poleciały, lasu bakłażanowego. Jeżeli tak Wam się zdarzy, że te bakłażany się gdzieś tak jak u mnie tutaj w jednym miejscu 3 sztuki znalazły, nie ma jakichś dramatów, możecie robić to dwojako. Możecie to robić po prostu paluchem, poprzesuwać sobie te nasionka. A moja córka ostatnio jak ze mną siała, to wiecie co sobie wzięła? Po prostu zwykły patyczek do szaszłyków i tym patyczkiem do szaszłyków też te roślinki przenosiła. Ja dlatego też podlewam wcześniej tą ziemię, żeby te nasiona móc sobie swobodnie rozmieścić po doniczce i żeby nie było tej sytuacji, że zasieję nasiona, później je podleję z góry, co uważam, że jest niestety ale błędem i może naszą rozsadę skutecznie na dłuższy czas unicestwić i spowoduje, że ta roślina się wymyje na spód, gdzieś głęboko zapadnie i później rosną wątłe sadzonki. Więc jeżeli możecie, po prostu delikatnie sobie tą glebę ubijcie, podlejcie odpowiednio, żeby te nasionka mogły bez problemu tą wodę z gleby pobrać i prawidłowo się rozwijać. Bo będzie też to dla Was przyjemność, kiedy zobaczycie w dość szybkim okresie czasu zielone roślinki, które się pojawiają, a nie po prostu będziecie czekać, czekać. Ja tak miałam nieraz, że po prostu czekałam, czekałam,
tyle nasionek wraca z powrotem. Czekałam dość długo, aż faktycznie te wszystkie nasionka się pojawią. I sytuacja była tego typu, że one często gdzieś tam wmyły się w dno i już nie wykiełkowały, po prostu nasionko zgniło. Wiecie co, jeszcze sobie tu rzucę dosłownie dwa nasionka i myślę, że w zupełności wystarczy. Oczywiście dzisiaj już dałam znać moim znajomym, że mam i już wszyscy chcą białe bakłażany. Więc ja się cieszę, że jeszcze będę mogła komuś sprawić radość. Kiedy mamy już poukładane te nasionka, widzimy, że one wszystkie, to jeszcze moglibyśmy przesunąć, znajdują się w miarę fajnym odstępie, więc będą miały swobodę do tego, żeby sobie rosnąć i wzajemnie sobie światła nie zasłaniać. Później, kiedy pojawią się pierwsze liście właściwe, pierwsza para liści właściwych, będziemy starali się te nasze bakłażany przepikować do osobnych doniczek. Pierwsze do tych malutkich, miękkich, które Wam pokazywałam na ostatnim filmie. Będziemy sobie do nich pikować, siałam do nich kobę, także jeżeli chcecie zobaczyć, jakie doniczki używam do produkcji rozsady, to sobie zerknijcie na filmik o kobei, a później standardowo do większych i większych, aż w końcu w maju po tych zimnych ogrodnikach albo po tym, jak już faktycznie ustaną mrozy, bo pamiętajcie, że zimni ogrodnicy to nie świadczy o tym, że wtedy koniecznie będą te zimne dni i przyjdzie mróz i nie wiadomo jakie historie. Czasem bywało tak, że zimni ogrodnicy przychodzili po zimnych ogrodnikach, a nie wtedy, kiedy mieli być kalendarzowo. Więc musimy brać pod uwagę to, że klimat się zmienia. Do wysiewu cebuli przygotowałam sobie kolejną foremkę. Oczywiście też posiada dziurki na dole, więc ja sobie to układam wszystko na bok. Dostałam ostatnio zapytanie, czy znaczenie ma kolor takiego pojemnika, czy jest on przezroczysty, czy jest on na przykład niebieski, czarny. Nie, nie ma to w ogóle znaczenia. Tym bardziej, że no, tych nasion nie jesteśmy w stanie prześwietlić. Tak jakby słońce nie jest w stanie bezpośrednio działać na te nasiona, które znajdują się w ziemi. Troszkę inną strukturę ziemi ma storczyk, dlatego w storczyku ja na przykład stosuję doniczki przezroczyste. Natomiast jeśli chodzi o wysiew zwykłych, popularnych naszych warzyw, to siejemy to po prostu do czego mamy. Ja osobiście lubię te pojemniki, parę lat temu sobie je wykorzystałam i przyznam, że cały czas zbieram, za każdym razem, kiedy coś kupujemy w tej formie, to sobie zbieram, tak samo jak wiecie, zbieram wiadreczka po kapuście kiszonej na przykład i do nich też robię sobie różne wysiewy, tylko tam jest większy problem ze zrobieniem tej dziurki, dlatego tam sobie na przykład rozgrzewam taką iglicę i tą iglicą sobie ogarniam. Podlewamy standardowo, czyli procedurę, jak widzicie, mamy dokładnie tą samą, co przy wszystkich naszych roślinkach. Ja tej cebuli chcę wysiać sporo, ale nie zrobię tego do jednego pojemnika, z tego względu, że po prostu nie chcę mieć tylko i wyłącznie w jednym pojemniku tej cebuli. Drugi pojemnik będzie dokładnie taki sam, do jakiego chciałam pory, ale to już Wam ograniczę drugiego wysiewania w pojemniczku. Jak sialiśmy pory, pokazywałam Wam nasionka, jak widzicie, te są dokładnie identyczne. Generalnie, gdyby te nasiona wysypały się nam do jakiegoś pojemnika, powiedzmy z nasionami, no to powiem Wam, że byłby taki mega problem, żeby to odróżnić. Odmiany oczywiście cebuli od cebuli nie odróżnicie, bo nie odróżnicie, nasion wszystkie są czarne. Natomiast jeżeli by się to wysypało nam i powiedzmy nasiona szczypiorku by się wysypały i nasiona cebuli i nasiona pora, nie ma szans. Siejecie po prostu tak, jak się Wam wysypało i czekacie, co urośnie. A de facto dopiero później się okaże, co urośnie, czy to będzie cebula, czy to będzie por na przykład, czy szczypiorek. Jak widzicie, tak mniej więcej rozrzuciłam sobie tak na jasno-szary kolor. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Może podniosę to do góry. No widać, że te nasionka są. One są stosunkowo gęsto, ale nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli jest jakieś hiperzagęszczenie, to też oczywiście paluchem sobie rozgarniamy. Z racji, że cebula lubi być przykryta lekką warstwą ziemi, to tak jak pory po prostu z góry ją przesypuję. Jeżeli nie chcecie przesypywać, bo też takie osoby są, które nie przesypują nasion z góry, możecie zastosować perlit albo po prostu do takiego wilgotnego podłoża delikatnie paluszkiem sobie docisnąć. Teraz Wam powiem a propos znaczników, bo ostatnio moja córka miała zajęcia plastyczne i konieczne było zakupienie patyczków.
Kupiliśmy sobie, to są te takie zwykłe szpatułki laryngologiczne drewniane. Kojarzycie pewnie chodząc do lekarza, jak kazał mówić A i wkładał nam to do buzi. Więc bardzo fajna też opcja na to, żeby sobie z tego zrobić znaczniki, pomimo że jest to produkt naturalny, bo jest to po prostu drewno. Nie pleśnieje on w tak dużym stopniu i nie zachowuje się on tak jak powiedzmy zwykłe jakieś karteluszki, ponieważ jest to drewno. Ja tych znaczników używam, nawet miałam je powbijane w rabaty na zewnątrz, kiedy sadziłam powiedzmy pory, kiedy sadziłam cebulę i inne produkty. Z tego względu, że nie wiedziałam na początku, jak to rozróżnić, co jest poziomką, co jest truskawką. One jako malutkie roślinki są bardzo podobne. Co jest porem, a co jest cebulą. Więc teraz nauczyłam się właśnie używać tych szpatułek, a że akurat dla mojej córki potrzebowałam, to wzięłam sobie i zostawiłam je, żeby je wykorzystać w ogrodzie. Dzisiaj mamy 6 lutego. Zawsze staramy się pamiętać o tym, ale nie zawsze to jednak pamiętam. Tak, o, świetnie. Piszemy sobie, co to jest zasiane, cebula globo, wpisujemy sobie datę i bez problemu po prostu wbijacie sobie to w ziemię. Jeżeli podlewacie z dołu, to pamiętajcie, że procesy gnilne wolniej zachodzą, procesy te pleśnienia ziemi. Zauważcie również, że ja mam rabaty zwykłych po prostu nadstawek paletowych. Wszystkie te nadstawki natarłam naturalnym woskiem. Te patyczki również zostały natarte woskiem naturalnym, który zapewnił na nich taką śliską powłokę, która impregnuje i jednocześnie nie pochłania wody. Więc w jakiś naturalny sposób postarajcie się to zabezpieczyć. Widziałam nawet osoby, które nacierały świeczką po prostu już po napisaniu taki patyczek. Także, kochani, ja idę wynieść swoją cebulkę do mojego pomieszczenia, w którym już dumnie stoi por na parapecie. Zimno tam jest nieprzeciętnie, a zimniej jeszcze ma być na zewnątrz niż jest w chwili obecnej. Wezmę sobie drugą donicę, wysieję sobie jeszcze tej cebuli taką porządną porcję. No i jak tylko się będą jakieś sieweczki pojawiać, to będziemy się widzieć. Jeszcze udało mi się dzisiaj w ogóle tak z innych nasion. Dorwałam ostnicę mocną, ponytails. Podobno bardzo ładna trawa, bardzo ładnie faluje. Ja od zeszłego roku przechowuję tą swoją pampasówkę, którą też wyciągnę i Wam pokażę w kolejnym filmie. Kupiłam jeszcze sobie kapustę pekińską, zwykłą sałatę, dynię dla dzieciaków, żeby coś tam miały na zupy dyniowe. Moja córka uwielbia buraczki i jakieś tam inne warzywka, ale przegląd Wam zrobię tego, co znowu kupiłam, żebyście też byli na bieżąco, a jak będziemy razem wysiewać, to zawsze możecie się poratować też takimi nasionami, jak ja mam. No ja polecam to, co ja sieję. Jeżeli coś jest nowością, to od razu też na początku to zaznaczam. Także ja, kochani, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego wieczorku. Pa, pa!